Makarska to pięknie położona miejscowość w południowej Chorwacji, a zachwytów nie ma końca. Tutaj jest Kubana Beach, tutaj skręcamy. A tuż po przekroczeniu barierki parkingu płatnego można poczuć się trochę jak kierowca rajdowy. Idziemy w prawo. W drodze na plażę podziwiamy przepiękne widoki. To tutaj za tymi krzakami, drzewami mieści się plaża FKFK w Makarskiej Ćwitaczka. Żeby znaleźć miejsce do plażowania, no trzeba się tutaj tak rozglądać, wejść, sprawdzić, czy jest gdzieś miejsce wolne, czy w ogóle jest plaża, czy tej plaży nie ma. Tutaj jest plaża zajęta. To jest jakaś mała plaża. A tuż nad naszymi głowami non-stop chodzą ludzie, jeżdżą rowery. Jeszcze do tego jeździ tutaj wycieczka ciuchcią. No niesamowita plaża pod tym względem, naprawdę. Podglądanie na turystów jest tutaj na porządku dziennym. Co chwilę ludzie podchodzą, mają telefony w rękach, zaglądają, robią zdjęcia, śmieją się. Czy to jest plaża na turystów? Takich interesantów jest naprawdę sporo. Plaże FKK w Makarskie znajdują się obok plaż miejskich. W związku z tym tak duże zainteresowanie tymi plażami. Już jest godzina 12:12. Natomiast na plaży jest cały czas cień. No, uwaga, uwaga. Ola, gdzie ty się, gdzie mnie wyprzedzasz? Żeby zejść na plażę, trzeba trzymać się linę. Z ekwipunkiem plażowym tutaj jest w ogóle no niemożliwe. Jeżeli chcesz przyjść na plażę Ćwitaczka, to po prostu ręcznik. Może jakaś romantyczna plaża, ale bardzo niewielka. No i na dodatek z możliwością podglądywania przez osoby, które sobie spacerują po ulicy. Żeby wyjść z plaży, to trzeba do wody tutaj normalnie wchodzić i później po linie. O matko. Kiedy dopłynąłem na supie do tych bojek, widok z tego miejsca jest niesamowity. No właśnie, tutaj jest cała ulica taka z jedzeniem, z piciem.